Rozpoczynamy kolejny program serii Mazowsze, Powiat, Płock. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnych tematach, które dotyczą Płocka, w tym jeden, który jest bardzo ważny od już kilku ładnych lat, bo porozmawiamy sobie o drugiej linii wyszogrodzkiej, która ma szansę stać się faktem w perspektywie kilku najbliższych lat. Pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka, moim Państwa gościem. Witam serdecznie. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Ale nim do wyszogrodzkiej, to porozmawiamy o innym rządowym programie. Program inwestycji strategicznych to właśnie program rządowy, w ramach którego można pozyskać środki na różne inwestycje w Płocku. Złożono wnioski na głównie inwestycje drogowe. Na razie w ramach tego programu inwestycji strategicznych można złożyć wnioski. I takie wnioski właśnie składamy. Przypominam, że w pierwszej tej transzy nie dostaliśmy żadnych środków. W kolejnej już otrzymaliśmy środki na realizację dwóch inwestycji z trzech złożonych wniosków, a mianowicie na budowę ulicy Łukasiewicza, która rozpocznie się w tym roku i skończy w przyszłym. To są dwa etapy, jeden w centrum, drugi w okolicach Orlenu. I remont ulicy Kościuszki, gdzie również w tym roku ogłosimy postępowanie przetargowe i rozpoczniemy realizację, zakończymy w przyszłym roku. Natomiast w tym kolejnym etapie, czy w kolejnym rozdaniu środków z programu inwestycji strategicznych składamy trzy wnioski. Jeden jest niezmienny, ten sam, na który składamy już bodajże po raz trzeci, natomiast jeszcze nie otrzymaliśmy, ale trzeba składać wnioski, bo wtedy jest szansa, że przynajmniej jakieś środki otrzymamy. A mianowicie budowa ulicy Przemysłowej, tej nowej Przemysłowej. Tutaj bardzo istotny projekt z punktu widzenia rozwoju miasta, nowych terenów inwestycyjnych. Chcemy ten projekt zrealizować. On jest bardzo kosztowny, stąd szukamy środków zewnętrznych na jego realizację. Jeśli nie pozyskamy środków rządowych, to jeśli ruszą środki unijne, no, państwo polskie jest taka pewna nadzieja, że znów będzie praworządne, więc w tym momencie ta perspektywa otworzy się i w efekcie, jeśli nie rządowe, to być może unijne środki. Ale teraz jest nabór wniosków do rządowego programu, stąd składamy ulicę Przemysłową po raz trzeci albo czwarty nawet. Oprócz tego drugi, bo tam są trzy wnioski też o różnej wysokości dofinansowania. Ten drugi to przebudowa ulicy Jachowicza, Kobylińskiego, Jachowicza i Obrońców Westerplatte z rozdziałem kanalizacji. Jest to duży wniosek, którego koszt to jest około 35, może 40 milionów złotych. Składamy wniosek o dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych, a musimy ten projekt realizować ze względu na przygotowania do budowy sali koncertowej na Nowym Rynku. Po prostu, a żeby zrealizować ten projekt, trzeba także uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w tym rejonie, a tam cały czas jest kanalizacja ogólnospławna. Musimy ją rozdzielić i to nie tylko na odcinku Jachowicza, ale także dalej Obrońców Westerplatte, także Nowy Rynek, części Królewieckiej. W efekcie dużo środków potrzebujemy, składamy wniosek. Jeśli otrzymamy, to szybciej po prostu zrealizujemy i te prace, i te, na które czekają na przykład mieszkańcy Obrońców Westerplatte, gdzie ta kanalizacja ogólnospławna nie pozwala przede wszystkim na pewne działania związane z odwodnieniem tych przestrzeni wokół bloków, podwórek. Trzeci natomiast projekt, bo są trzy projekty, które można złożyć, to przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich. Na tym krótkim w sumie odcinku niedaleko stadionu chcemy po zakończeniu budowy stadionu także uporządkować tę przestrzeń między stadionem a halą, taka, żeby była ona bardziej funkcjonalna, bardziej przyjazna dla mieszkańców, także bardziej bezpieczna dla tych wszystkich, którzy będą przybywać do hali bądź na stadion, tak ażebyśmy mogli bezpiecznie i bardziej komfortowo korzystać z tych obiektów. Natomiast no wiadomo, że raczej będziemy planowali realizację tej części inwestycji po zakończeniu budowy stadionu, a to już przecież z końcem tego roku. W ramach tego programu można uzyskać również środki troszkę mniejsze, które przysługują tym samorządom, na terenie których to miast działały tak zwane PGR-y. na terenie miejscowości, bo akurat w miastach to PGR nie działały, ale swego czasu rzeczywiście na terenach dzisiaj, które należą do Płocka, takie PGR-y działały, to głównie okolice Ciechomic czy Borowiczek, natomiast rzeczywiście te państwowe gospodarstwa rolne funkcjonowały i tutaj miejscowości, na których terenach to leżały te PGR-y, mogą starać się o dofinansowanie. My tu składamy dwa wnioski, a mianowicie modernizację bloków żywieniowych w naszych szkołach. Konsekwentnie tą modernizację przeprowadzamy. Bardzo społecznie potrzebny projekt. W tym roku, czy w ubiegłym roku taka modernizacja zaczęła się, teraz zakończyła w szkole podstawowej nr 21, natomiast musimy to zrobić w szkole podstawowej nr 16 i 23 i to jest jeden z tych projektów, a drugi projekt dokończenie budowy bulwarów wiślanych, tej części od mostu w stronę PTW z budową dolnego wejścia do ogrodu zoologicznego, miejscami parkingowymi. Tam potrzebujemy około 8-10 milionów złotych. Możliwe dofinansowanie na ten cel to 5. Możliwe. Liczymy, że otrzymamy. Natomiast no, jeśli nie, to będziemy oczywiście szukać środków własnych albo unijnych, jeśli taka perspektywa również się otworzy. Właśnie o to chciałem zapytać, czy te wszystkie inwestycje, o których Pan Prezydent mówił, one tak czy inaczej powstaną w Płocku? Oczywiście, że tak. One powstaną. Powstaną, ponieważ taka jest potrzeba i tego wymaga rozwój naszego miasta w różnych wymiarach i w różnej przestrzeni. Natomiast jeśli będziemy skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, to będziemy szybciej się rozwijać. Do tej pory tak to robimy w oparciu głównie o środki unijne, natomiast no, nie rezygnujemy, wręcz przeciwnie, staramy się o dofinansowanie rządowe, tam gdzie jest to możliwe, jak w przypadku ulicy, nie wiem, Raczkowizna na przykład, czy wcześniej Pocztowa, to te ulice powstają szybciej troszeczkę, natomiast one są w planach, tak czy inaczej. Każda z tych inwestycji jest przygotowywana, planowana, natomiast warto rzeczywiście pozyskać te środki zewnętrzne, unijne, żeby miasto się rozwijało szybciej. Jeszcze w 2013 roku, jeśli pamięć mnie nie myli, ogłoszono przetarg na projekt i tą wstępną koncepcję drugiej nitki wyszogrodzkiej. Teraz ona ma szansę się stać, choć słowo teraz nie jest do końca na miejscu. 2013 rok, pan redaktor ma rację, ale to było porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To nie do końca był projekt, projektu nadal nie ma, to też jest dramatyczne, ale nie ma go dlatego, ponieważ duża część tej części ulicy Wyszogrodzkiej będzie biegła po prostu poza granicami miasta. Miasto od czasu, kiedy zostałem prezydentem, właściwie ma wyremontowane wszystkie drogi wylotowe z Płocka, w dużej mierze także za pieniądze unijne. Ulica Otolińska, Dobrzyńska, Dobrzykowska, Popłacińska, ulica Szpitalna, one wszystkie w ostatnich latach z pieniędzy unijnych nie tylko zostały wyremontowane, ale także dobudowane tam drogi rowerowe na przykład, czy nowe oświetlenie. Natomiast w przypadku ulicy, czy Bielska jeszcze, ale w przypadku ulicy Wyszogrodzkiej problem polega na tym, że po pierwsze jest to droga krajowa, a po drugie, czyli nie wojewódzka, a po drugie jest to niestety droga, która leży poza granicami miasta. Czyli my nie możemy być w ten sposób inwestorem, który będzie realizował te inwestycje i pozyskiwał na nie na przykład środki zewnętrzne. Stąd najpierw musieliśmy podpisać porozumienie z Generalną Dyrekcją, że w części tam, gdzie jesteśmy właścicielem, my będziemy pokrywać koszty, a w części Generalna Dyrekcja. No niestety prace trwały bardzo długo i do tego jeszcze w pewnym momencie zaczęliśmy spierać się z Generalną Dyrekcją, bowiem o ile byliśmy w stanie porozumieć się w kontekście pierwszego etapu, który jest od tego miejsca, gdzie droga się zwęża, ulica Wyszogrodzka, do ronda, które ma powstać na skrzyżowaniu w Imielnicy z ulicą Harcerską. Tam porozumieliśmy się dosyć szybko. Tam wiadomo było, że potrzebna jest druga nitka, wiadomo, którędy powinna biec i wiadomo, że co do tego nie ma wątpliwości, każdy zapłaci za tę część drogi, która leży na jego terenie, czyli miasto mniej więcej tam około połowy i Generalna Dyrekcja też około połowy tych kosztów. Natomiast problem był z dalszym odcinkiem, gdzie Generalna Dyrekcja, czyli ministerstwo, rząd tym samym mówił, że droga powinna biec po północnej stronie, po prawej stronie wyjeżdżając z Płocka, czyli blisko zabudowań, które tam są. No, myśmy podnieśli larum, mówiąc, że absolutnie na to się nie chcemy zgodzić, ponieważ jest zostawiony korytarz na tę drogę po drugiej stronie drogi, gdzie nie ma zabudowań, gdzie jest przestrzeń, gdzie budynki są odsunięte daleko i no niestety, ale tutaj kilkanaście właściwie miesięcy trwało wymienianie się pismami i pewien pad. Całe szczęście, że tutaj do tej dyskusji włączyli się parlamentarzyści, Rada Miasta, gdzie ja miałem ogromne wsparcie z jednej strony radnych, z drugiej strony parlamentarzystów z naszego okręgu. I tutaj muszę przywołać czy postać posła Marcina Kierwińskiego, pani posłanki Elżbiety Gapińskiej, czy marszałka Zgorzelskiego, Piotra Zgorzelskiego, też posła z naszego okręgu. I tak naprawdę to im, a zwłaszcza marszałkowi, dzisiaj zawdzięczamy to porozumienie, bowiem umożliwił spotkanie z ministrem Adamczykiem, przedstawienie przeze mnie, przez mojego zastępcę, argumentów bardzo merytorycznych, które przekonały ministra Adamczyka, przekonały także obecnego na tym spotkaniu posła Małeckiego, też wiceministra w rządzie obecnym. I w efekcie doczekaliśmy się decyzji ze strony ministerstwa zwiększającego środki dla Generalnej Dyrekcji na realizację tego odcinka. Nie wiem, czy te 20 milionów, które ostatnio minister przywiózł do Płocka, wystarczą, trudno powiedzieć, ale wiemy, że jesteśmy krok bliżej. Ja cały czas jednak, jeszcze uczciwie powiem, czekam na podpisanie aneksu do porozumienia z 2013 roku, który ureguluje ostatecznie te kwestie, o których i minister powiedział, i ja mówię, bo one były jak gdyby naszymi płockimi wnioskami. A mianowicie kwestie, kto za co jest odpowiedzialny, no i najważniejsze, kiedy ta droga powstanie, bo jako miasto jesteśmy do tego gotowi. My dzisiaj możemy ogłaszać postępowanie na projektowanie tego pierwszego odcinka, gdzie będziemy wspólnie z Generalną Dyrekcją inwestorem, a jeśli w tym roku byśmy rozpoczęli projektowanie, to w przyszłym roku będziemy w stanie rozpocząć po prostu budowę, wyłonienie wykonawcy i budowę tej inwestycji. Na swój płocki odcinek pieniądze w budżecie mamy zarezerwowane. No właśnie, bo inwestycja ma być podzielona na dwa odcinki. Pierwszy ma być gotowy do 2026, a drugi do 2027 roku. Zakładam, że pierwszy przy dobrych, skutecznych działaniach to może być gotowy w 2025. Nie ma sensu czekać do 2026, no bo jeśli założymy, że w tym roku rozpoczniemy projektowanie, no to nawet bym powiedział, w przyszłym roku rozpoczniemy inwestycje, no to w 2024 ja bym chciał tak na dobrą sobie przejechać tą drogą. Dlaczego czekać do 25, 6, a tym bardziej 7? Tym bardziej, że tę inwestycję można prowadzić równolegle. Czyli ona może być i po stronie miasta, i po stronie Generalnej Dyrekcji realizowana w tym samym czasie. Znowu, tym bardziej, że to jest budowa drugiej nitki. To nie jest praca na tej istniejącej, bo ta istniejąca, będziemy z niej korzystać pewnie przez cały czas trwania inwestycji, natomiast trzeba dobudować drugą nitkę. I zakładam, że naprawdę przy zaangażowaniu, determinacji można dużo szybciej zakończyć inwestycje niż, tak jak to minister mówił, 227. Jest to kwestia także pieniędzy, no bo to też jest istotne, czy wcześniej będą środki na te inwestycje, ale też nie przesadzajmy, to jest zatem odcinek, ten odcinek jest odcinkiem cały, te dwa etapy około 2 kilometrów. To nie są jakieś potężne środki, tym bardziej, że Generalna Dyrekcja planuje remont całego odcinka między Płockiem a Wyszogrodem. Stąd zresztą te nasze dyskusje i rozmowy, ponieważ po stronie na przykład Słupna, gdzie ta droga będzie przebiegała przez Słupno, mają być budowane 2 dublery. Czyli nie będzie obwodnicy Słupna, tylko wzdłuż drogi będą 2 drogi, które będą dodatkowo obsługiwały tę jedną drogę krajową. Będzie pan próbował interweniować jeszcze w ministerstwie, żeby może te daty trochę przyspieszyć? Będziemy rozmawiali na pewno. To bez dwóch zdań, zwłaszcza że i tak będziemy rozmawiali o aneksowaniu tego wcześniejszego porozumienia, ewentualnie podpisaniu kolejnego. Wydaje się to formalnością, ale jednak trzeba to zrobić. Do tego tematu z całą pewnością będziemy jeszcze na naszej antenie wracać. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.